Cześć, witam wszystkich serdecznie. Jestem dzisiaj na rybach. W tym roku niestety ze względu na natłok obowiązków mam mniej czasu na te ryby niż zwykle, ale trudno. Nie po to tutaj jestem, żeby opowiadać o robocie. Jestem dzisiaj nad Bałtykiem. Pierwszy raz w życiu spróbuję się nastawić na balonę. Wędkarzy jest całkiem sporo. W związku z tym mam naprawdę spore nadzieje na to, że ta balona będzie. Ale czy uda mi się ją złowić? Nie wiem, bo jestem pierwszy raz. Nigdy tej ryby nie złowiłem, nigdy jej nawet nie próbowałem łowić. Dowiedziałem się co nieco, jak to się robi, gdzie i kiedy. Natomiast co wyjdzie z tej mojej wiedzy zdobytej? Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie jestem w tej chwili nad Zatoką Pucką. Zobaczcie, jakie widoki. Tak to pięknie się prezentuje. Wiaterek naprawdę delikatny. Pogoda fantastyczna. Miejsce znane mi od mojego brata. Mój braciszek tutaj już te belony połowił. W związku z tym spakowałem się w auto. Przejechałem 700 km. Po to, żeby spróbować swoich sił złowić belonę. Zapraszam. Fajnie buja. Była belona. Ej, w pierwszym rzucie. W pierwszym rzucie miałem już belonę.
Masakra. Byłem przekonany, że mam zaczep. Idzie. I odpuściła. Jest balona! Pierwsza wraca do wody. Ale jazda. Jazda na całego. Nawet kotwica nie jest potrzebna. Ale walą. Jest. No i nie. Jest. Albo duża, albo zapięta w pół. Nie, no. One tak po prostu pięknie walczą. Ale czujesz brania? Nie, są takie delikatne trącenia, są. Masz? Chyba tak. No, chyba tak. Kij się ładnie gnie. Masz. No i teraz przy pływadełku musisz być ostrożny, nie? Uważaj, ostra kotwica, ona będzie teraz tańczyć. Przepiała się z pysk za grzbiet wpadła, widziałeś to? Kolowałeś ją za ten, za pysk. A teraz się wypiała i się zapiała za grzbiet. Poluzuj jej trochę, wiesz? No, nie, no musisz... Tutaj już ci nie podpowiem, ale musisz ją złapać po prostu za kark, poniżej tego, od strony ogona i musisz ją jakoś wyczepić. O, właśnie.
No to gratuluję pierwszej balony. Dobrze by miał tego do wyczepiania, to mnie wyczepił. Wyczepił. Nie, to może się wziął. No i pięknie, panie. Ale powiem ci tak, pedałujemy pod falę, a mimo wszystko nas znosi, nie? Ale nie ma się co przejmować. Ważne, żeby być świadomy tego, co się dzieje. A jak będzie trzeba wrócić plażą kilometr do auta, to wrócimy. Tyle, że teraz by właśnie trzeba było wrócić trochę w stronę brzegu, co prawda tutaj też są, jak widać na załączonym obrazku. Ale to nie znaczy, że mamy płynąć do Gdańska, nie? O, ale ładnie. Co? Ale ładnie ci tańcuje. Bardzo ładnie ci tańcuje. I co? Będziesz musiał ją wypiąć. No to dzisiaj sobie maszeruję z buta, w spodniobutach. Wieje dzisiaj za mocno chyba na pływadełko. Tam dalej tworzą się bałwany normalnie na falach. Dlatego wolę jednak... Zobaczę, może później skoczę na pływadełko, ale na razie jednak biorę spodniobuty i idę z brodzenia. Kawałek drogi przede mną. Dzisiaj kitesurferzy mają używanie, bo wiaterek jest taki naprawdę fest. No i się bawi. Myślę, że jestem na miejscu, a jestem taki kawałek od lądu. I zobaczmy. Siedź. W pierwszym rzucie. Zaplątała się i to bardzo. Co to jest za silna ryba? To jest niesamowite. Taka.
Wężownica. To jest tak waleczna ryba. Ja nie wiem, skąd ona ma takiego powera. Skąd ona ma taką krzepę? Poszła. Jedź. Padła. Jedź. Padła. Znowu siedzi. Jedna spadła, następna przywaliła. Zobacz, pomimo tego, że tyle jest tutaj tej belony, to i tak, jak nie chce brać, to nic nie zrobi. Teraz dostałeś fest fale. Ej, musimy płynąć bliżej, bo on najlepiej brały, jak się rzucało właśnie na jachtę. Na połączenie jachtnego.
my jesteśmy w tej chwili naprawdę na głębokiej wodzie. One tutaj na głębokiej nie chciały brać, że zawsze na skraju krótkiego i głębokiego. Musimy zbliżyć się mocno do brzegu. O, była, była! Wali, wali, jest! Jest, siedzi! Siedzi! Jest ryba na pokładzie! Nie? No patrz! To zobacz! Ale mała, nie? Nie, ona jest za mała, co ty? A jak nie złowisz więcej? A powiem ci tak, ja nawet nie mam nizałki. Bo nizałka została w samochodzie. Płyniemy nadal, zbliżamy się w stronę brzegu. Dzisiaj ostatni dzień zmagań. Moich zmagań z Belloną. 4 dni, 3 poprzednie dni spędzone na wodzie z takimi, powiedzmy, średnimi wynikami, aczkolwiek no byłem przeszczęśliwy pierwszego dnia, bo pierwszy raz na Bellonie, pierwszy rzut i już miałem Bellonę na kiju. I tego pierwszego dnia połowiłem najlepiej, bo złowiłem ich tam kilkanaście. Brań było naprawdę dużo. Ręce pełne roboty. Później następnego dnia było słabo, bo już zaczęło wiać, ale jeszcze tych belonek kilka udało się złowić. Złowiłem tam ich około kilku. W każdym razie złowiłem kilka belon. Oczywiście dużo więcej brań. Wczoraj był najgorszy dzień, ale to ze względu na bardzo silny wiatr. Wiało tak bardzo, że nie szło nic zrobić. Pod sam wieczór, że tak powiem, na siłę wypłynąłem pływadełkiem, próbowałem coś połowić, ale tak bardzo nie chciały brać, że to była porażka, ale no jedna ryba mimo wszystko złowiona. No i dzisiaj, jak mamy ostatni dzień, trzeba do domu już wracać, no to proszę, flauta, piękne słoneczko, jest tu, powiedzmy, teraz taki późny poranek, bo już jest po 8, ale kilka godzin mam i mam nadzieję, że ta piękna pogoda, w tych kilka godzin tej pięknej pogody zrobi robotę. Jestem pełen optymizmu. A po tych kilku godzinach, niestety, wielogodzinny powrót do domu. To jest blacha, na jaką łowię. Powiem wam, że kilka różnych przynęt lądowało w wodzie, ale ta okazała się najlepsza. Nie wiem, czy akurat łowiła w tym najlepszym okresie, czy po prostu wyróżnia się skutecznością. W każdym razie to jest zwykła wahadłówka Jacksona, chyba Stynka się nazywa. Ona waży 28 gram. 28 gram z dużą, bardzo ostrą kotwicą na dwóch agrafkach, po to, żeby była troszeczkę dalej. Jest! W końcu!
i wpadła. Jest, następny. No i poszło. Pięknie. Może w końcu znalazłem to. To już jest koniec mojej czterodniowej przygody na Bałtyku, na Puchadełku. A więc pora na małe podsumowanie. Złowiłem około między 20 a 30 sztuk welon w 4 dni. Przyjechałem za późno. Jeżeli chodzi o jej okres tarła, zaczęła się trzeć zaraz po moim przyjeździe. Ten pierwszy dzień był kapitalny. Jeszcze się najwyraźniej się nie zaczęła trzeć. No i po pierwszym dniu przystąpiła do tarła. No i skończyły się brania i to już było zupełnie inne łowienie. Także mimo wszystko wypadł udany. Chciałem złowić pierwszy raz w życiu belona, udało się. A z rzeczy takich dość istotnych, gdyby ktoś chciał się wybrać na melonę, na pływadełko, to ewidentnie trzeba mieć troszeczkę doświadczenia w tym, żeby pływać na tym pływadełku, bo można się pogubić, to nie jest takie proste, trzeba tutaj bardzo mocno korygować prąd wody i wiatr. Naprawdę mocno trzeba to korygować, a w połączeniu z tym, że horyzont jest bardzo daleko i nie ma takich punktów orientacyjnych, blisko punktów orientacyjnych, no to robi to naprawdę taką niebezpieczną mieszankę. Trzeba cały czas się kontrolować. Więcej trzeba się skupiać na napływaniu niż na łowieniu. No ale dzisiaj było nie bezwiecznie. W takich warunkach flauty to każdy sobie poradzi na pływadełku. No i dzisiaj było bezwiecznie. No i tak męczyłem. Kombinowałem, aż wykombinowałem. Złowiłem kilka sztuk. Ale to już nie to, co było pierwszego dnia. Pierwszego dnia tylko przyjechałem, od razu była masakra. Po prostu brałem jak wściekłe. A teraz już w ogóle nie chcą brać. Dobra, to by było na tyle i mam nadzieję, że się podobało. Na razie, do zobaczyska.